Witamy bardzo serdecznie w nowym odcinku Wiadomości Dworskich. Zacni i czcigodni widzowie, 12 stycznia 1578 roku miała miejsce premiera dramatu Jana Kochanowskiego pod tytułem Odprawa posłów greckich. Działo się to w trzecim ślubu Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłą. Reżyserem i scenografią został znany i lubiony w Rzeczpospolitej nadworny lekarz królewski Adalbertus Ocellus, czyli Wojciech Oczko. Aktorami zostali dworzanie jej królewskiej mości Anny Jagiellonki, którzy dostali sztukę na 3 tygodnie przed ślubem kanclerza. Nie frazuj mi się, moje dzieci miłe. Kto to napisał? O nierządne króle na Boga. Jak widać, przygotowania były emocjonujące. Za scenografię Jan Zamoyski zapłacił 151 zł, a najważniejszym gościem. A zarazem widzem był Stefan Batory z małżonką, czyli Anną Jagiellonką. Dziękujemy za uwagę.